To, że stawki za przejazdy taksówkami się zmienią, było oczywiste, ale dziwi, że stało się to tak późno. Koszty prowadzenia takiej działalności od ostatniej uchwały ustalającej maksymalne taryfy pochodzącej z 2019 roku istotnie poszły w górę. Składki odprowadzane do ZUS, koszty paliwa, wydatki na naprawy i konserwację aut, mające gwarantować bezpieczne przejazdy pasażerom, urosły mocno. Jednak stawka taryfowa nie zmieni się w przypadku skorzystania z usługi taksówkarza w okresie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22. Tutaj nadal maksymalna opłata za kilometr pozostaje na poziomie 2 zł i 40 groszy za kilometr. Kolejne stawki taryfowe, druga, trzecia i czwarta, a właściwie ich górna granica, została decyzją Rady Miejskiej podniesiona aż o 25%.